Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja też witam. Dzisiaj w niedzielę wybraliśmy się do Siekierek na cmentarz wojenny, na którym to leżą żołnierze pierwszej armii Wojska Polskiego, którzy to brali udział w forsowaniu Odry, które odbyło się 16 kwietnia 1945 roku. To właśnie tutaj wszystko się zaczęło, na terenie Gozdowic, starych Łysogórek. Znajdujemy się nad Odrą, w miejscu, gdzie był punkt dowodzenia całą operacją forsowania Odry. I to tutaj 16 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się akcja forsowania Odry w marszu na Berlin. Tutaj był punkt dowodzenia. Zachowały się jeszcze oryginalne kamienie. Tam jest posadzka wyłożona z kamieni. I pamiętam jeszcze z czasów mojego dzieciństwa, gdzie tutaj przyjeżdżaliśmy z podstawówki z nauczycielami, jak to wszystko było. Ta konstrukcja jest już zrobiona dawno po wojnie, ale ja osobiście pamiętam jeszcze fragmenty belek, takich, wiecie, starych, połamanych, zniszczonych przez działania wojenne, bo jednak tutaj się toczyła ogromna walka, tu była rzeź i to wszystko było zniszczone. Ja to jeszcze pamiętam. Też pamiętam, jak z rodzicami żeśmy przyjeżdżali. Tutaj są takie, taki jest wykop, okop i to tutaj było, prowadziło do tego właśnie punktu. Odra w 45. 16 kwietnia miała taki sam stan. Być może była troszeczkę wyższa, bo tutaj to wszystko było rozlane. Jej koryto znajduje się tam na końcu, jak widzicie, bo tam po drugiej stronie, po stronie niemieckiej, idzie wał, który jest usypany. I tam idzie naturalne koryto Odry. To tutaj z przodu wszystko są rozlewiska. I to miejsce zostało wybrane na przeprawę przez tą Odrę. Tutaj z tego miejsca była świetna widoczność, bo teren ten jest uniesiony, jest na takim wzgórku. Może kamera tego nie oddaje, ale tam w dół, chodźcie, zobaczycie, spojrzeć, to jest tak jakby taka przepaść, jest uskok. I tutaj dowódcy, którzy się znajdowali w tym tutaj domku, budce, wartowni, nie wiem jak to nazwać, w tym punkcie dowodzenia, mieli naprawdę świetną widoczność. Wyobraźcie sobie teraz 16 kwietnia 45 rok. Tutaj było pełno wojska. Pierwsza armia Wojska Polskiego, po drugiej stronie Niemcy. Tutaj była dosłownie rzeź. Świadkowie, też pamiętam, jak przyjeżdżaliśmy na takie uroczystości, bo kiedyś to było obowiązkiem co roku, żeby szkoły przyjeżdżały na takie uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Byli ludzie, którzy brali udział tutaj w forsowaniu tej Odry, byli kombatanci i oni opowiadali, że woda tu była czerwona, ona miała kolor czerwony. Przeprawa przez Odrę trwała 4 dni, od 16 do 20 kwietnia. Dzisiaj spoglądamy tutaj na tą Odrę z góry, w dole widzimy jej rozlewiska, jest cisza, spokój, słońce pięknie odbija się w tafli wody, słychać szum wiatru, ale wtedy... 16 kwietnia rozpoczęło się forsowanie Odry, początek finałowej, decydującej operacji berlińskiej. Na północy brała w tej operacji udział pierwsza armia polska dowodzona przez generała Poplawskiego. Na południu druga armia dowodzona przez generała Świerczewskiego forsowała Nysę.
to ta armia weźmie później udział w wyzwalaniu bratni Czechosłowacji. Walki nad Odrą, jeszcze jeden krwawy i bohaterski rozdział naszej wojennej epopei. Ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało. Pobojowisko, krzyk, wołanie rozpaczy, konanie ludzi, śmierć. Tak było 45 roku. Taką dosyć dużą ciekawostką, faktem nieznanym dla wielu jest to, że sam generał Jaruzelski tutaj w tej przeprawie przez Odrę brał udział. Wiem, że dla wielu osób jest to osoba kontrowersyjna, ale fakt jest faktem. I tutaj pomijamy teraz kontrowersje, mówimy o faktach, jak było. Generał Jaruzelski tutaj się przeprawiał i miał pod sobą ludzi. Jednym z ludzi będących pod nim był jego wielki przyjaciel, bardzo serdeczny przyjaciel. I któregoś dnia właśnie generał Jaruzelski wysłał kilku żołnierzy na zwiad. Podczas tego zwiadu ten przyjaciel zginął. I z tego, co ja się doczytałam i zeznań świadków, którzy jeszcze żyli, ci kombatanci, którzy tutaj przyjeżdżali, właśnie opowiadali, że generał Jaruzelski bardzo tą śmierć tego przyjaciela przeżył, nie mógł sobie wybaczyć tego, że on tego człowieka wysłał na ten zwiad. Obwiniał się za śmierć tego swojego przyjaciela. Gdyby jego nie wysłał, to by żył. I dopóki żył, co roku przyjeżdżał na cmentarz w Siekierkach odwiedzać grób, bo ten przyjaciel tutaj w Siekierkach spoczywa. Przed chwileczką byliśmy w linii prostej jakieś 2 kilometry dalej na punkcie dowodzenia i tutaj zobaczcie, jak ta Odra jest bliziutko. Tuż za mną jest cmentarz i tak naprawdę tego miejsca tutaj nie byłoby bez tego miejsca tam, bez tego, co się tam wydarzyło, nie byłoby tutaj tych białych krzyży. Znajduje się tutaj Las Krzyży. Cmentarz jest usytuowany przy lesie. Z trzech stron jest las, z czwartej jest otwarta przestrzeń na Odrę. Krzyże, jak już widzicie, ułożone są dosłownie pod sznurek. W którą stronę się nie stanie, są one równiusieńko wytyczone, równiusieńko poustawiane. Tutaj tych krzyży jest około 2000. Jest pochowanych tutaj 2000 żołnierzy, którzy polegli podczas forsowania Odry. I wśród tych około 2000 ciał, które szczątek, które tutaj spoczywają, jest jedna kobieta. Ilekroć razy tutaj przyjeżdżam, przechodzę i nie znalazłam jeszcze nazwiska tej kobiety. Była ona, teraz nie pamiętam w jakim stopniu, ale była również żołnierką. Kiedyś wszystkie szkoły miały taki obowiązek przyjeżdżać na uroczystości, które się tutaj rokrocznie odbywają, uroczystości upamiętniające.
I ja też ze szkoły, z podstawówki, później już jak chodziłam wyżej do szkoły, też żeśmy tutaj delegacją przyjeżdżali. Też bardzo często przyjeżdżałam tutaj z rodzicami, tak prywatnie, jesienią, latem. I powiem wam, że o każdej porze roku ten cmentarz robi niesamowite wrażenie. Ogromne wrażenie też robią tutaj napisy na tych nagrobkach. Część z nich, tak jak tutaj, zobaczcie, Ryszard Wąsowicz, jest tylko rok, w którym zginął. Nic więcej nie wiadomo. Tutaj są daty, kiedy się urodził, kiedy zginął. Są szeregowcy, są kapitanowie, są chorążowie, są dowódcy, są również nieznani. I to chyba jest tak naprawdę najbardziej przykry widok, że również leżą tutaj osoby, których tożsamość nie została ustalona. Osoby zostawały tutaj, z tego co ja też wiem, wykopywane po lasach jeszcze długo, długo po wojnie. Ostatnie znalezisko żołnierza, który zginął podczas walk forsowania Odry, dokonano jakieś kilka lat temu. Tutaj gdzieś na tym terenie wykopano właśnie szczątki takiego żołnierza i jego pochówek się odbył. I podejrzewam, że takich szczątek tutaj jest jeszcze sporo. Cmentarz ten zaczęto formować w latach 60., już teraz nie pamiętam w którym roku, i właśnie wtedy zaczął on nabierać taki format, taki kształt, jak jest teraz obecnie. Tam, gdzie ten pomnik, na samym początku stała kapliczka i później po wielu, wielu latach na podwalinach, na fundamencie tej kapliczki, ona została rozebrana, postawiono taki obelisk. Pomysłodawcą i projektantem tego obelisku był pan Lewiński ze Szczecina i to on właśnie zaprojektował ten obelisk. Na pierwszy rzut oka, jak tak spojrzycie, no stoi sobie jakiś pomnik, jakiś obelisk i raczej chyba nikt się nie zastanawia, co on tak naprawdę przedstawia, ale to jest cała symbolika. W ogóle ten cmentarz usytuowany jest również na takim wzniesieniu. Zobaczcie do tyłu, tak jak się teraz tutaj kamera odwróci, przepięknie widać Odrę, przepięknie widać stronę niemiecką. Wybór tego miejsca również nie był przypadkowy. Ci, którzy tutaj wybrali to miejsce, też patrzyli na symbolikę, bo jeżeli pojedzie się z drugiej strony Odry, doskonale tutaj widać, doskonale widać ten pomnik, ten krzyż, który świeci się w blasku słońca i widać te białe krzyże. To ma przypominać tamtym ludziom, co wydarzyło się dziesiątki lat temu, do czego właśnie doprowadzono. Ten obelisk symbolizuje te takie białe skrzydła, symbolizują żagle, czyli skrzydła statków, które się przeprawiały, łodzi. To jest symbolika. Na obelisku kamiennym widnieją dwa nagie miecze. To też jest symbol mieczy spod Grunwaldu, symbol zwycięstwa. No i po lewej stronie jest matka, kobieta z dzieciątkiem na ręku, która tuli do swojej piersi to dzieciątko. To jest największa wymowa tego obelisku. Matka jako ojczyzna, jako ta nasza polska ziemia. Dziecko, ona tuli te ziemię, które powróciły po wielu latach, wydarte spod obcych rąk do piersi, do macierzy. Symbolika. Matka przytula swoje ziemie, które od zarania były jej. Potocznie
Wszędzie się mówi, że cmentarz ten jest w siekierkach, nawet w przekazach pisemnych jest podawane, że w siekierkach, ale administracyjnie jest on w Starych Łysogórkach. Stare Łysogórki należą do gminy Mieszkowice, Siekierki już bodajże do gminy Cedynia, także to są dwa różne miejsca, no ale potocznie mówi się Siekierki, bo są one dosłownie tuż nieopodal. I tutaj też w Siekierkach znajduje się sanktuarium maryjne na takim wzniesieniu. Piękny, piękny kościółek, piękne sanktuarium. Cmentarz ten jest, co widać, bardzo zadbany. Ludzie o niego dbają i w czynie społecznym tutaj pielęgnują te mogiły. Kilka dni temu były one odmalowywane, odświeżane. Uczniowie ze szkoły w Dębnie malowali. Nasadzane są kwiaty i z każdą porą roku wystrój ze strony szaty roślinnej zmienia się, bo teraz wiosną będą nasadzenia kwiatów wiosennych, później będą sadzone kwiaty takie jesienne, aksamitki, różnego rodzaju begonie i tutaj będzie pełno tych kwiatów. Teraz są kępki żonkili, które już bardzo ładnie zaczynają kwitnąć i co roku tutaj takie nasadzenia trwają, aby było zielono, aby upamiętnić tutaj te groby. Są tutaj mogiły, których znajomi po dzień dzisiejszy je odwiedzają, bo są znicze, są kładzione kwiaty, jakieś takie wiązanki, a są mogiły, które nie są już odwiedzane. Ale ludzie tutaj bardzo dbają i symbolicznie zawsze pali się znicz przy obelisku, bądź składa się wieńce, także żaden, który tutaj leży, nie jest pominięty i tak naprawdę nie jest zapomniany. Nigdy nie mogą zostać zapomniani, bo to oni przelali krew za to, abyśmy dzisiaj mogli wolno chodzić, cieszyć się tym pięknym słońcem, tą piękną pogodą i wolnością. I jak zwróciliście uwagę, krzyże na nagrobkach są bardzo nietypowe. Cmentarz został tutaj formowany w latach 60., w latach, kiedy to Polska była w komunizmie i krzyż był zabroniony. Polacy, którzy tutaj byli, nie dopuszczali w ogóle myśli, aby
krzyża na pomniku nie było. Władze ówczesne z kolei tego krzyża nie dopuszczały, żeby był. I trwała taka wewnętrzna wojna. No i zaczęto szukać kompromisu, aby wilk był syty i owca cała. No i właśnie ktoś wpadł na pomysł, aby postawić na mogiłach krzyż Grunwaldu. To jest order. Order. I jako tako do orderu, a że w orderze Grunwaldu jest zawarty krzyż, tutaj nie można się było do tego faktu przyczepić, bo to był order. I właśnie krzyże z orderu Grunwaldu zostały tutaj postawione na tych mogiłach, włącznie z krzyżami grunwaldzkimi, tak jak tutaj widzicie. Patrząc na cmentarz od przodu, po prawej stronie jest mapa świata i zaznaczone wszystkie miejsca, w których wszystkie miejsca bitew, w których udział brali polscy żołnierze, i jest również miejsce, w którym ustawione są krzyże, które pierwotnie stały na nagrobkach, potem zostały one wyrzucone i w zasadzie przez ludność tutejszą ocalone od takiego zapomnienia. One zostały odkopane i tutaj umieszczone. To są krzyże oryginalne, które były pierwsze postawione na cmentarzu. A po lewej stronie, kilkadziesiąt metrów dalej, stoi czołg IS-2, który przeszedł calutki szlak bojowy od Warszawy po Berlin. I pamiętam, jak tutaj przyjeżdżaliśmy z rodzicami czy ze szkołą, to zawsze chciałam do tego czołgu tam do środka wejść, ale teraz, tak z perspektywy lat, z perspektywy czasu, no moja odwaga gdzieś już uleciała i raczej bym tam nie weszła. Nie mam klaustrofobii. Nie czuję się jakoś taka przytłoczona w zamkniętych pomieszczeniach, w zamkniętych takich miejscach, ale tutaj raczej bym tam nie chciała wejść do środka. Jakoś tak sam fakt, że ten czołg brał udział w walkach, przeszedł niejedno widział, był aktywny. No, mam respekt tutaj. I wejść bym tam do środka nie chciała na pewno. Jest też muzeum. Jedno jest właśnie tutaj przy cmentarzu, a drugie jest w Gozdowicach. Jest to muzeum, w którym są pamiątki znalezione przy żołnierzach, którzy leżą tutaj na tym cmentarzu, i w ogóle pamiątki, które zostały znalezione w ziemi, typu jakieś dokumenty, nieśmiertelniki, łyżeczki czy inne rzeczy. A tamto muzeum w Gozdowicach to już jest bardziej takie militarne. Tam są już działa, są karabiny, łuski, moździerze. Myślę, że to miejsce warto jest odwiedzić, jeżeli jesteście w tych stronach, czy będziecie, a jeszcze nie byliście, to naprawdę polecam. Dzisiaj jest tutaj cicho, spokojnie, idzie wiosna, wszystkie te drzewka dzikie zaczynają kwitnąć, trawa zaczyna się zielenić, woda za mną tworzy teraz rozlewiska, wody Odry tworzą rozlewiska i pięknie ona błyszczy
w słońcu, jest cisza i spokój, niczym niezmącone, ale kiedyś tutaj była prawdziwa rzeź, był jeden huk, dział, wystrzał, dział, tumany kurzu, tumany dymu, ginęli ludzie, te wody spływały krwią, ciała leżały porozrzucane, czas był bardzo ciężki, dramatyczny i wielu, którzy przeżyli ten czas, płakali, nie chcieli o tym rozmawiać. My dzisiaj mamy to szczęście, że żyjemy w spokojnych czasach i życzę, aby te czasy spokojnymi pozostały. Do następnego!